Tak poszło? Po meczu poleciał cały w stronę trybun. Chciałbyś komuś zadedykować tą asystę? Oczywiście, że tak, bo jest na trybunach moja dziewczyna, która mnie wspiera w trudnych momentach. I myślę, że to jest jej zasługa, że buduje też mnie czasami psychicznie i jest moją podporą. W tym meczu mieliście mniej podań niż Lech, mieliście mniejszą generalnie celność podań, mieliście mniejsze posiadanie piłki, ale jednak wygraliście i mieliście mimo wszystko przewagę. Z czego to wynika, jak myślisz? Jest to szczerze, to te statystyki to mnie w tym meczu nawet nie interesowały. Liczyło się to, by zagrać w końcu na zero z tyłu, bo za dużo tych bramek traciliśmy, udało się. No i do przodu udało się, że tak powiem, wygrać, strzelić bramkę i to na pewno mnie cieszy. Bo takie było założenie przede wszystkim przed meczem. I nic, tylko się cieszyć. Pracowaliście jakoś nad skutecznością, bo mimo wszystko było z nią trochę słabo w ostatnich spotkaniach, a w tym, mimo tego, że to było bardzo dobre spotkanie, to wciąż mogliście zdobyć tych bramek więcej i tej skuteczności brakowało. To znaczy, no, jeżeli chodzi o nasze sytuacje, to już może lepiej jakby pan zapytał tych, którzy je mieli, jak oni się czuli w danej sytuacji, bo ciężko mi jest powiedzieć. No, myślę, że ta dogodna była Jacka Góralskiego z głowy, a ta Kosty strzał, to uważam, że i tak wyciągnął z niej maksa, bo to było z bardzo ostrego kąta, więc mi się wydaje osobiście, że nie ma co, że tak powiem, rozpatrywać wygranej, bo przede wszystkim mnie się cieszy wynik, cieszy mnie to, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo jestem obrońcą i dla mnie się liczy to, co jest z tyłu, a oczywiście to, co jest do przodu, to tylko na plus. Jak się patrzy na mistrza Polski na ostatnim miejscu tabeli z perspektywy polskiego piłkarza, czy serce jakoś tam boli w jakiś sposób? Szczerze? To są problemy Lecha Poznań, nie nasze. My byliśmy, że tak powiem, w lekkim dołku, bo dostaliśmy gonga od Śląska Wrocław, gdzie uważam, graliśmy super pierwszą połowę, słabo już drugą, ale przydał nam się taki zimny prysznic, żeśmy wrócili do tego, jak graliśmy wcześniej i to się udało i zwycięzców się nie sądzi. Dzięki serdecznie. Dzięki, do widzenia.